Okej, moi drodzy, witam was serdecznie w Atomic Heart. Kochani, kontynuujemy przygodę, ale jak pewnie zauważyliście, mamy tutaj delikatne zmiany. Zacznę od samego początku. Co tutaj się wydarzyło? Ogólnie gra na Steamie kosztuje 200 parę złotych i ja ją wczoraj przedpremierowo jeszcze kupiłem. No i wszystko było w porządku, aczkolwiek ze względu na kontrowersję związaną z tą grą i tak dalej, stwierdziłem, że może jednak nie warto nagrywać tej gry. Ale wiecie co? W sumie, patrząc na te wszystkie komentarze i tak dalej w stosunku do tej gry, pomyślałem sobie, że kurde, w sumie jest wiele innych narodowości i tak dalej, które również no, zrobiły głupstwa, również miały złych przywódców i tak dalej. Nie zrozumcie mnie źle. Ja naprawdę nie popieram w żaden sposób agresji rosyjskiej ani nic z tych rzeczy. Naprawdę podziwiam Ukraińców za ich wolę walki o własny naród i tak dalej. Ale mamy naprawdę wiele innych narodowości, które również robiły bądź nawet nadal robią złe rzeczy. I na przykład widząc film CD Projekt, gdzie próbowali odwrócić społeczność od tej gry, widząc, że no, moje podejście typu, że to tylko gra i nie mieszam się w politykę, jest błędne, stwierdziłem, że na przykład Amerykanie również, przez Amerykanów również ginęli cywile, jeżeli chodzi o wojny. I tak jak na przykład Wietnam, Afganistan, Irak, Pakistan albo Libia, no tam też, nie wiem, no, ginęły dzieci, ginęli cywile. I jakby nie patrzeć, to była agresja amerykańska na przykład w stosunku do tych narodowości. Dlatego, czy powinniśmy mieszać politykę do gier? No ja wiem, że teoretycznie, jeżeli to jest studio rosyjskie, no to odprowadzają podatki i tak dalej w Rosji. Ale równie dobrze możemy powiedzieć, że nie powinniśmy nie powinniśmy w ogóle używać kuchenek gazowych, bo również jeszcze chyba w tej chwili nawet w jakimś stopniu ten gaz z Rosji czerpiemy. Dlatego naprawdę nie zamierzam się plątać w politykę. Dla mnie to jest taka mega głupota i naprawdę wyszukiwanie samych negatywów do tej gry jest po prostu bezcelowe. Ja jestem człowiekiem i mam zamiar się dobrze bawić. Mam zamiar przejść całą tą grę i naprawdę dobrze się w niej bawić. Drugim punktem. Zauważyłem, że w Xbox Game Pass ta gra od razu wyszła właśnie w trybie tego dostępu i to za 4 zł w tej chwili, jeżeli ktoś nie ma konta na pasie. Dlatego stwierdziłem, że robię zwrot na Steamie, no bo nie oszukujmy się, Janusz mi się włączył, 200 wydać na Steamie, a 4 zł na Xbox Game Passie, przejść tą grę przez, nie wiem, 12 godzin i potem ją zostawić, to jest bez sensu. Dlatego zrobiłem zwrot, dlatego siekierka jest zwykła bez skina i na tym etapie właśnie kończymy. Co jest jeszcze najlepsze? Całkowicie porozpieprzały się save'y. Ja 5 razy przechodziłem prolog, bo Xbox nie chciał mi save'ować gry. To jest po prostu, kurwa, dramat. To jest dramat dla mnie, bo ja już po prostu kurwicy dostawałem, widząc non-stop te wszystkie same kasenki i tak dalej. Oprócz tego ominęliśmy niestety kilka sekwencji dialogowych w prologu, tam gdzie było przygotowanie tej parady i tak dalej, gdzie nasz protagonista stwierdził, że był na wojnie, czyli rozumiem, że jest po akcjach z II wojny światowej. Ta gra w ogóle się dzieje w roku 1956? Coś takiego. No i to chyba by było na tyle. Naprawdę nie wpieprzam się w politykę, jeżeli ktoś nie chce tego oglądać, to niech nie ogląda. Tyle. Naprawdę nie mam żadnego problemu. Ukrainę wspieram ze swoich podatków, non-stop jakby nie patrzeć, idzie na, ogólnie ja pracuję zawodowo, więc wszystkie moje podatki i tak dalej idą na obronność państwa, a my oddajemy te wszystkie jednostki od czołgów po samoloty i tak dalej, więc myślę, że może dokładam się do tych rakiet, które atakują Ukrainę, aczkolwiek dokładam się w drugą stronę również. Nie jestem za Rosją, powtarzam, i proszę mi tego nie wyciągać z kontekstu. Gramy, bo tutaj 4 minuty wstępu. Mam nadzieję, że wyjaśniłem wszystkie aspekty, które mnie dręczyły. Podoba mi się naprawdę sposób lootingu tutaj. Mała kropka z neuromedem. Co tu jest co innego jeszcze? No, widzę, że porąbały się kontrolki. Jakieś małe kapsułki. Oprócz jeszcze rzeczy właśnie... Musimy jakoś otworzyć te drzwi pancerne. Naprawdę? Darowałbyś sobie te porady. Powiedz mi lepiej coś o Pietrowie. Jak go w ogóle namierzyli? Zdradę Pietrowa odkrył Michaił Stockhausen. Aresztowała go jednostka Argentum. To jak tu trafił? Po procesie skazano Pietrowa na prace społeczne i wysłano tu jako więźnia. Co? W całym Związku Radzieckim nikt nie mógł go zastąpić? Kolektyw miał ruszyć za kilka miesięcy. Głupotą byłoby zmieniać głównego inżyniera. Pietrow musiał dokończyć dzieło i zmuszono go do tego. Czemu jest taki wyjątkowy? Wiktor Pietrow był głównym inżynierem tajnego wydziału Akademii Konsekwencji, gdzie programowano roboty dla Kolektywa 2.0. No tak. Dobra, znaleźliśmy chyba jakiś audiolog. Awaryjny wpis do dziennika. Nazywam się Jekaterina Myśniewska, jestem programistką. W kompleksie Wawiłow doszło do niespodziewanego incydentu. Roboty zaczęły wszystkich zabijać. W tej chwili... Halo, kto tam? Znalazły mnie. Nie zbliżać się. Mam granat. Tu starszy sierżant Ibrahimow. Człowiek, proszę iść z nami. Tu jest zbyt niebezpiecznie. Odejdź ode mnie, potworze! Nie, posłuchajcie. No to widać, że nasza koleżanka tutaj zabiła wszystkich. Dobra, znaleźliśmy jakiś zawór. Tylko co my dalej musimy zrobić? Tutaj wejścia już nie ma, rozumiem. Właśnie, bo my mamy już to korzystanie z alta. W sensie z tego skanu. Właśnie, jeszcze nie skończyłem swojego monologu wcześniej. Oni cię słyszą. Ogólnie babcia Zina występowała już w samym tym wstępie, gdzie płynęliśmy łódką, z tą świnką właśnie. I ja tego nie zauważyłem. Znaczy, zauważyłem w sumie potem. Ale zauważyłem. Mamy w kompleksie Wawiłow, nazwanym na cześć wybitnego radzieckiego botanika. Jest to ośrodek naukowy prowadzący badania nad florą naszej planety. Ze względu na profil badań w kompleksie Wawiłow zogniskowane są prace nad eksploracją i kolonizacją innych planet Układu Słonecznego. To tutaj najwybitniejsi naukowcy hodują rośliny zdolne przetrwać na ich glebie. Zadanie to jest możliwe dzięki technikom uprawy selektywnej i zaawansowanej kontroli środowiska. Dobra, chyba już wszystko. Mamy ten zawór. Myślę, że możemy otworzyć to. To jest robot, 100% robot. A słychać taki robotyczny wydźwięk. To jest kurna. Czekaj no! Czekaj! Czekaj! No, ale przynajmniej mamy gnata w tej chwili. Będziemy strzelać! Dobra. To była strzelba? Ej, no ja sobie robicie, przecież to nie była chyba strzelba. To był jakiś sztucer. Da się jakoś to menu kołowe G chyba, tak? Nie. Jedynka jest tu, dwójka jest tu. To nie zauważyłem, co tam było napisane. Zająłem się tym, że mieliśmy sztucer, a nie shotgun. Ale może jestem ślepy, bo to też jest bardzo prawdopodobne. Bezpieczne obszary. Pokoje rekreacyjne to bezpieczne miejsca w świecie gry. W każdym z nich jest maszyna do ręcznego zapisywania gry. Świetnie. Dobra, zbieraj ten lód. Naboje do strzelby. Podoba mi się to. 3 pociski. Zapiszmy sobie grę. I lecimy dalej. Czy tutaj coś było? Maszyny powstały z prochu. Prameniutus. Ciężkie ataki wrogów mogą przewracać P3, kiedy przeciwnik przygotuje ciężki atak. Charles poinformuje cię o najlepszym momencie na jego uniknięcie. Ty zobacz czerwone podświetlenie, naciśnij lewy shift, aby uniknąć ataku. Mogę coś doradzić. Zajęty jestem. Co zobaczyć, jak się strzela. Wszystkie są ciężkie. Podczas skoku. Długo tak nie pociągnę. Ten robot nieźle mi dokopał. W zniszczonych robotach znajdziesz neuromed. Neuropolimerowy lek ratujący życie. Wyjmij kapsułkę z neuromedem i się nim ulecz. Jak to zrobić? Aha, w ten sposób, X-em. Tylko już nie mamy niestety amunicji. No to świetnie. Świetnie. Zbieranie po drodze za... Masowe zbieranie zasobów. Jeśli przed tobą znajduje się wiele skrzyń, przytrzymaj F w ich kierunku i poruszaj się od jednej do drugiej, nie puszczając F. Dzięki temu zbierzesz wszystkie zasoby ze skrzyń za jednym razem. Obów na pewno wam nie zaszkodzi, majorze. To jest świetne. Przypominam, że macie specjalny plecak Jarowa Abałakowa na przedmioty i sprzęt. Dzięki osobliwości kwantowej przedmioty są zmniejszane, a przy wyjmowaniu rosną do pierwotnych rozmiarów. Tak, niezła sztuczka, co? Jak z filmu popularno-naukowego. Świetne. Po co to włączyłeś, co? Kazano nam zacząć nagrywanie, gdy tylko się zjawicie, towarzyszko Murawiowa. Mam rozkaz udokumentować... Sam się dokumentuj, jeśli chcesz, ale mnie nie nagrywaj. Przepuść mnie, mówię, i nie nazywaj mnie towarzyszką Murawiową. Jestem dla ciebie babcią Ziną, chłopcze. Nie możemy was przepuścić, babciu Ziną. Potrzebne upoważnienie. Co? Zawsze miałam tu wstęp wolny. A teraz mi nie wolno? Posłuchaj, albo mnie wpuścisz w tej chwili, albo wrócę później i ktoś inny będzie tu czekał. Zrozumiałeś mnie? Proszę. Tak myślałam. Spocznij. Czyli babcia Zina jest tutaj jakimś większym członkiem rady, że tak powiem. Nie no, ogólnie towarzyszem. Co to jest? Rozkaz. Data 3 czerwca 1955 rok. Od zarządca dyrektora zakładu 3826M, Stockhausen. Do Wawiłow, przepraszam, zarząd. Rozkaz towarzysza Sieczenowa, dyrektora zakładu 3826. Wszyscy pracownicy zakładu 3826, w tym także personel administracyjny, zostaną poddani polimeryzacji 10 czerwca 1955 roku. Po zabiegu wymagane jest podpisanie protokołu. Notatka. Data 12 maj 55 rok. Kierownik działu kadr E Smirnow. Kierownik działu ochrony W Niuchow. W odpowiedzi na monit przesyłam ocenę osadzonego W Pietrowa. Stan psychiczny nerwowy wybuchowy. Praca w teatrze Plisieckiej wyraźnie wpłynęła na stan psychiczny osadzonego. Od kilku miesięcy prześladują go różne sceny dramaturgiczne, a przez scenę recytuje wiersze jakiegoś nieznanego poety. Stan fizyczny. Przeciętny. Miewa tiki nerwowe. Status zagrożenia. Ryzyko ucieczki. Choć towarzysz Sieczenow osobiście prosił, aby nie udarmiać prób ucieczki więźnia z użyciem środków, jednak zaleca się objąć go stałym monitoringiem. PS. Nieoficjalnie mówi się, że ze względu na wszystko, co Pietrowa spotkało, jego stan psychiczny pogarsza się już od dawna. Z punktu widzenia psychologii, etiologia jego zaburzeń psychopatycznych czy obsesji na punkcie teatru jest niejednoznaczna. Wydaje mi się więc, że teatr jest dla niego czymś więcej niż tylko miejscem pracy. Rekomenduję inspekcję jego stanowiska pracy. Babcia Zina. Od kierownika działu ochrony W Niuchow do pracownicy ochrony. Niniejszym informuję, iż obywatelka Zinaida Murawiowa wel babcia Zina pod żadnym pozorem nie ma prawa wstępu bez pozwolenia do magazynu sadzonek. Towarzyszka Murawiowa, wyprowadziła zeń pod pretekstem inspekcji nasiona i sadzonki eksperymentalnych odmian kwiatów w celu ich uprawy własnej. Ponieważ rośliny te wciąż mają charakter eksperymentalny i nie zbadaliśmy w pełni ich właściwości, jest to potencjalnie niebezpieczne. PS. Nie reagujemy na obecność babci Ziny. Zachowajcie kulturę. Rozkaz. Od zarządca kierownika kompleksu Wawiłow W. Zautuchin. O Jezu, ciężkie mają te imiona i nazwiska. Do kierownik działu ochrony W Niuchow. Ściśle tajne. Należy poinformować towarzysza Sieczenowa o wypadku w Kiełkowni. Szpital, do którego przyjęto jego ofiarę, odciąć kordonem. Na oddział ma wstęp tylko personel medyczny i towarzysz Sieczenow. Dobra. Poczta. Jezu, nie chcę mi się naprawdę tego czekać. Czytać. Shiro, ty... baranie. Dobra, to jest poczta, ale pocztę już całą... chyba zrobiliśmy. Da się to walnąć? Nie, ale się da ściągnąć. Ej, fajna ta fizyka tu jest. Fajna fizyka, naprawdę. Badania Wawiłowa kluczem do obfitych plonów. Jak tam nasz shotgun? Mamy 3 pociski znów, świetnie. No ale jeżeli tyle będziemy musieli... Podkradnij się do robota i zaatakuj go z ukrycia. Ja skorzystam z okazji i go obezwładnię. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Pyk. I... a, trzeba klikać. Kurde, nie wiedziałem, że to trzeba klikać. O kurde. Ale mi zawalił. Ej, te roboty są już mocniejsze. Robot to już mocniejsze. To nie wstał przypadkiem. Dobra, tu już zlutowaliśmy wszystko. Naprawdę podoba mi się ta mechanika lootingu, jest świetna. Utrzymujesz sobie i wszystko masz, tylko potem nie wiesz dokładnie co masz. Bo ja na przykład nie patrzę na lewy fragment w ogóle ekranu. I nie powiem, to może być wkrótce problematyczne. Jeszcze tu są szafki, naprawdę dużo nam tego dają. Tu już na dole są szafeczki. No właśnie, nie zauważyłem tego. Wszystko? Wszystko, chyba wszystko. Kolejne audiologii. Odtwarzaj. Tylko coś dokończę i pomogę wam z raportem. Robocie laboratoryjny numer 84. Przynieś towarzyszowi Kolcowowi herbaty. Dajcie mi chwilkę. To był długi audiolog o tym, jak noszą herbatę. Świetnie. Świetnie. Czy to grusza? Może działa. Wszystkie grusze w zakładzie 3826 są na stałe podłączone do sieci zapasowej. Dzięki nim pracownicy są w stałym kontakcie. Ale dostęp do gruszy wymaga hasła, uprawnień albo czegoś takiego, nie? Mogę załatwić dostęp do każdego urządzenia w zakładzie, w tym także szczebiotów, które napotkamy w drodze do celu misji. Jasne. Dobra, raport z inspekcji. Nazwisko, numer więźnia, zakład karny, typ osobowości. Poletaje, V354, Kiełkownia. Pracowita, społeczny. Dobra, są chyba jakieś inspekcje, w sensie opinia o pracownikach. Kierownik działu kadr Smirnow. Do zarządcy kierownika działu kadr Z. Bałko. Proszę, aby poszkodowaną a Nejelową z pracowni pestycydów ekskortowali do kompleksu Wawiłow następujący pracownicy. Wymienieni pracownicy otrzymają dodatek za pracę w szkodliwych warunkach za 3 dni robocze. Proszę o przygotowanie dokumentów w sprawie transportu i dopilnowanie, aby się odbył. Bądźcie milsi. Dobra, do personelu ochrony od Reufę. Chciałbym przypomnieć wszystkim towarzyszom z działu ochrony, że czasy czystek prowadzonych przez towarzysza Stalina mamy już za sobą. Wiadomo, że wykonawcy wydanych przez niego wyroków popełniali w kompleksie Wawiłow wiele zbrodni, ale nie zmienia to fakt, że są naszymi towarzyszami. Ich traktowanie będzie miało decydujący wpływ na to, czy wyciągną naukę z otrzymanej kary i zrozumieją niewłaściwość swoich dawnych decyzji. Otrzymaliśmy skargi na złe traktowanie osadzonych. Przypominam więc, że to nie jest ani więzienie, ani kolonia karna. Bądźcie więc milsi, kochani. O, od kiedy? Od kiedy ZSRR było takie miłe? Rozumiem, że w takim razie tutaj też, w tej gruszy... Gdzie ta grusza była? Tu była ta grusza. Tutaj też coś mamy jeszcze. Raport. Kierownik laboratorium W. Lifanow. Wczoraj wieczorem laboranci z Kopnicew i Lepioszkin przykleili zdjęcie towarzysza Sieczenowa do Wowy i wypuścili go w takim stanie na korytarze. Kiedy Wowa zajrzał do niej przez okienko, sprzątaczka Niefiedowa zemdlała. Proszę o udzielenie winnym zajścia nagany służbowej. Do Wawiłow zarząd. Rozkaz towarzysza Sieczenowa, dyrektora zakładu 3826. Wszyscy pracownicy zakładu 3826, w tym także personel administracyjny, zostaną poddani polimeryzacji bla bla bla. To samo, co było wcześniej. Dobra, idziemy dalej. Czy coś tu jest? Ej, łapa. Jestem Charles, towarzyszu majorze. Jeden pies. Jak ten cały Pietrow skakował kolektyw? Zdrajca nie działał sam. Zwerbował do spisku kilku wspólników. Kilku, co? A gdzie oni są? Już zostali zlikwidowani, jednak do Pietrowa bez twojej pomocy nie dotrzemy. Po to tu jesteś. Podoba mi się to hakowanie kłódek, czy kłódek zamków. Czekajcie, czy ja coś widziałem? Nie, pomyłka. Myślałem, że możemy jakiś skan robić, ale chyba niestety nie. Nie ma nikogo? Był. Wujek Wiesio! Ej, Wiesio! Wiesiek, przestań! Kurde, jaki coś mocny! Wow, ej, co to było? Chcesz powiedzieć, że garstce zdrajców udało się włamać do kolektywu sieci stworzonej przez największe umysły Związku Radzieckiego? Teoretycznie do kolektywa się nie włamano. nikt nie zdołałby obejść algorytmów stworzonych przez zespół profesora Lebiediewa w Akademii Konsekwencji. Więc o co chodzi z tym całym cyrkiem? Zdrajcy wgrali do jednego z algorytmów kolektywa fałszywy tryb bojowy, przez który dla serwera centralnego ludzie to wrodzy żołnierze. Bez Pietrowa nasi naukowcy tego nie naprawią? Mogliby, ale to potrwa. A w tym czasie zginie wielu ludzi. Nie, nie chciałem tego. A informacje o wypadku wydostaną się poza granice zakładu. Dobra, czytamy dalej. Kółko szachowe. Niniejszym zawiadamiam, że od 1 czerwca 1955 roku pokoje rekreacyjne pracowników będą w miarę potrzeb zagospodarowane przez członków kółka szachowego. Tak się składa, że najlepsi gracze wywodzą się z działu ochrony, a ponieważ ci dyletanci z WOGN odpadli w przedbiegach, nasi strategzy ze wszystkich miar zasługują na to, aby umożliwić im doskonalenie umiejętności tak długo jak zechcą. Boże. Wkrótce stawiamy czoło laborantom z Pawłowa, a to nie byle przeciwnicy. PS. Nagroda będzie 18 opakowań słodyczy z moich prywatnych zapasów. Nie pytajcie, skąd je wziąłem. Rozkaz. No to samo. Jaki był ciężki ten robocik, ty. Amigo, masz za karę. Naprawdę on był ciężki. On był ciężki, zrobił jakiś dziwny ruch. Taki mega dziwny ruch. Dobra, tu już nic nie ma. Tu już nic nie ma. Czy to jest amunicja? Nic. To jak tam wejść? Ej, no ja chcę to wziąć, bo widzę, że to jest amunicja. Tego się rozwalić nie da. O nie, tam jest robocik. Widzę, że już tutaj bardziej dum się zaczyna. Won. Dobra, dwa pociski, jak się dobrze trafi. Dwa pociski, jak się dobrze trafi. Nie jest źle. No tu już ich, naprawdę jest ich sporo. Ej, ty mi tak nie bierz tego. Zegareczek, zegareczek. Jako radziecki naukowiec zawsze uważałem się za ateistę, ale w tej chwili mogę powiedzieć tylko... Psia krew. Czemu wszystko jest zamknięte? Gdy roboty zaczęły atakować ludzi, włączono tryb ewakuacji. Zakład 3826 jest zamknięty. Dotyczy to też części wewnętrznej. To jak mam otworzyć te drzwi? Mają zamek elektromagnetyczny. Muszę go spalić impulsem elektromagnetycznym. Ale jak ja to zrobię? Rękawice można wyposażyć w generujący impulsy elektromagnetyczne moduł szok. Gdzieś na terenie zakładu powinna być kapsuła z neuropolimerem instalującym moduł szok. Dobra, poradzę sobie. Jedno, niech Bóg się zmiłuje nad nami. Zamknęliśmy magnetyczne drzwi prowadzące do wagonika, ale nie wiem, na jak długo zatrzymamy roboty w kompleksie. Hej, hej, Iwan. Wydaje mi się, czy ten krzak się ruszył. Iwan! Iwan! Iwan już chyba ci nie odpowie. Dobra, tu mamy jeszcze kolejną... kolejnego audiobooka. Audiologa, nie audiobooka. Halo. Mój najdroższy Wu. Nie możemy tak sobie zostawiać wiadomości. To zbyt niebezpieczne. Ta będzie ostatnia. Przygotuj się. Zbiorę tylko dokumenty i będę tuż za tobą. Wydostaniemy się z tego koszmaru. Twoja na zawsze, L. Coś się pobagowało chyba. Coś jest nie tak. Jak krew! No niedobrze. Jeżeli będziemy z tym walczyć, to życzę powodzenia. Nie daje sobie rady z podstawowym przeciwnikiem, co dopiero z takim. To będzie śmieszne. Definitywnie śmieszne. Coś się chyba... Dawaj, żołnierzu. Dobrze, jeszcze trochę. Jesteś cały? Tak. Ile widzisz palców? 4. Świetnie, wstawaj. Musisz mi pomóc. Co to za jedyni? Przynieśli cię tu. Uciskaj ranę. Oni cię uratowali. A ty kim jesteś? Lekarką. A masz jakieś imię? Nie ma teraz na to czasu. A, cholera! Szczypce! Szczypce! Przynieś mi szczypce! Zaraz. Szybko! A to skąd się tu wzięło? No co tak długo? Kapsułę neuropolimerową? Nie przyda się. To jak masz na imię? Larisa, zadajesz za dużo pytań. Wiesz co, poradzisz sobie bez mnie. Gdzie idziesz? To nie pomoże, nie ma na to sprzętu. Ja go mam. Świetnie. Tego mi było trzeba. Jak to zrobiłeś? Zadajesz za dużo pytań. Kryj się! Larisa! No kurde, to Superman. Wiesiek, przestań. O, mamy FNAF-a od razu. Cholera, uwaga na promień! Wiesiu, ty się uspokój. O nie, nie mam ammo. Nie mam ammo. Au. Ale to już lepiej poszło. Zlikwidowana. Charles, gdzie biegnie kanał, do którego uciekła Larisa? Trudno powiedzieć. Przewody wentylacyjne często się rozgałęziają. Dobra, później się tym zajmę. No dobra, jakoś nawet nam się to udało zrobić, o dziwo. I to nawet nie straciliśmy za dużo HP. Bardzo mnie to cieszy. Co to za świństwo na tych drzwiach? Zamek. Serio? No to otwieraj, szybko, śpieszy nam się. Nie mogę ci pomóc. Nie posiadam funkcji władywacza. Sam musisz znaleźć sposób na zamki. Na pewno sobie poradzisz. Oczywiście. Udało się. Dziwne to było. Musiałem chwilę... Gdzie to? A, tu jest. Musiałem chwilę pomyśleć, jak to w ogóle zrobić. Ale się udało. Kołysanka? Coś tu nie gra. Charles, co jest za tymi drzwiami? To głos Nory. To bardzo groźna przeciwniczka. Oho. Kim ty jesteś? Dobra, coś tu jest jeszcze nie ma. Jest za to save'ik. To był save czy to był save? Nie pamiętam. Zapisywanie danych. Kurwa! Ja pierdolę! Ale ogień! Zostań złaziła! Chodź, przyjemnie do łóżka! Nie opieraj się, skarbie! Spodoba ci się! Nie daj jej się związać! No przecież próbuję! Jakieś sugestie? Zbliż mnie do jej operatora czujników! Szybko! Ekscytujące! Uwielbiam buntowniczych, gwałtownych mężczyzn. Już ja cię wyobracam, tylko się podłóż! O, misiu! O, kocham przemoc! Cała płata! Bliżej! Nie sięgam! No próbuję! Silna z niej suka! Chcę ci służyć, skarbie. Cała jestem twoja. W czym mogę ci pomóc? What? Co tu się dzieje? Później będzie dostępne więcej umiejętności. Na razie wybierz szok. Wow, nowe umiejętności. Co to jest? Twoja rękawica może generować wyładowania elektromagnetyczne, zadając wrogom obrażenia od elektryczności. Szczególnie podatne na elektryczność są roboty. Wymaga 0 neuropolimer? Aha, czyli mamy za friko, no tak? Instalacja. No dobra. Przełącz to wytwarzanie. Jak żebym mogła odmówić? To teraz daj się obsłużyć. Profesjonalnie, rzecz jasna. Ja to widziałem. Dosłownie. Pieprzone skwary. Pomogę ci ulepszyć twój imponujący sprzęt. Nawet nie wiesz, jak pewnie się poczujesz, mając o kilka procent więcej. Nie zaszkodzi. Majorze, otwórz stosowne okno. Zostaw te rękawice. Niepotrzebna ci. Masz przecież mnie. Ja zrobię dla ciebie wszystko. Masz jakiś miecz? Duży, twardy miecz? Daj mi się nim zaopiekować, a wypoleruję go na wysoki połysk. Nora może ulepszać broń i sprzęt, a nawet produkować przedmioty ze schematów. W tym celu przynieś do automatu renowacyjnego zasoby, które na pewno znajdziesz po drodze. O! ona pełni mnie po brzegi, misiu. Włóż mi swój topór. Zobaczysz, co z nim zrobię. Dewiantka. O, tak! Bardzo bym chciała. Mój kochany. O, tak. A. Nie mogę. Ta gra jest zajebista. Co to było? Bieżdżący cios obrotowy, który zaczyna się i kończy na pierwszym celu. Dobra, bierzemy. Ale nie, no to genialne. Genialne. Po prostu genialne. Nawet nie wiesz, co potrafię. Figielki z toporkiem to zbiera przedsmak. Mój przystojniaczku. Podobało ci się, misiu? Może być. Weź tego potwora i rozłup czaszkę paru wrogom, a potem przynieś mi łupy. Zrobię na nich z tobą wszystko. Pokażę ci coś, czego nie da ci nikt inny. Mam ci jeszcze przynosić prezenty? Dziewczyny, trzeba rozpieszczać. Automat renowacyjny potrzebuje surowców, które rozkłada i tworzy z nich przedmioty. Nie ma wysokich wymagań, choć do niektórych ulepszeń potrzeba wyjątkowych składników. W zakładzie powinno być mnóstwo materiałów. W rzeczy samej, towarzyszu majorze. Będę ich wypatrywać. O, wypieściłbyś już mój interfejs z tymi spragnionymi dłońmi. Dobra, to mnie przerasta. Mnie też. Definitywnie mnie też. O Jezu, nie mogę. Genialnie zrobione. Pod tym względem naprawdę jest genialnie zrobione. Mówcie co chcecie, ale to jest po prostu świetne. Potrzebne schematy, rozumiem, na te bronie potrzebujemy schematów. Te już mamy. Jednorazowe. To są apteczki, jakieś granaty, etc., etc. Potrzebne schematy są niestety do amunicji. Bronie na kartusze. Też potrzebujemy. Znaczy, możemy sobie coś jeszcze ulepszyć. Tu mamy miażdżący cios, stalowe ostrze. Zainstalowane stalowe ostrze, ok. Implant ze stopu polimerowego. To możemy ulepszyć. Zwiększa premię do energii. Zastosowanie nadprzewodników zmniejsza stratę energii kinetycznej z otrzymywanego uderzenia, zwiększając ilość odzyskiwanej z każdym ciosem energii. Drugi poziom daje większe obrażenia, ale niestety nie będziemy mieć chyba tych polimerów, więc chemia. Nawet pokazuje, z czego to dropi. No nie, no naprawdę to jest świetne. Jeżdżący cios. To możemy zainstalować? Możemy. A to nawet możemy ulepszyć. B3 nie może coś powolony przez wrogi atak, gdy atakuje. Czy możemy mieć dwa ataki specjalne? Zobaczmy. Po usunięciu ulepszenia... Aha, nie. Okej, czyli jeden możemy mieć tylko i wyłącznie. No dobra. Dobra. A jeszcze chciałbym zobaczyć amunicję. Czy amunicję? Ulepszenia do strzelby. Zwiększa obrażenia. Za 13. Broń na kartusze, moduł kartusza. Tego nie mamy. Niestety nie mamy, tak? Nie mamy. Rękojeść. Zainstalowane to już mamy. Dobra. Zwiększa szybkostrzelność, zwiększa cenność. Nie, no ja bym wolał tą lupę sobie zainstalować, bo to się może przydać. O i fajnie. No i fajnie. To jeszcze teraz zobaczmy sobie, czy możemy ulepszyć te obrażenia. Czy obrażenia do energii. Tu już nas niestety nie stać. Teoretycznie jeszcze to możemy. To możemy sobie. Że nie możemy być powaleni. Dobra, ulepszamy. Ulepszamy. Tarczy. A, jeszcze jedno, przepraszam. Ulepszenia polimerowe, w sensie dla nas. Czy my możemy tam coś sobie jeszcze dodać? 42 dostępne polimerowe. Mamy tak, szok, odmrożenie. Może przydzielić rękawicy wrogów i powierzchnię strumieniem kriopolimeru. Szczególnie podatne są na działania niskich temperatur cele organiczne, okej. Może go popalać, aktywować lub zamrażać. Słona polimerowa. Podając energię komory. Dobra, wiecie co? Weźmy sobie to odmrożenie, zobaczymy jak to będzie działać. Zainstalujmy. pod Q. A ten szok... Rozumiem, że ten szok nie jest jako umiejętność. Strumień polimerowy. To też możemy sobie zainstalować. Dobra. To dodajmy sobie i to. Zainstaluj pod E. No i fajnie. Też może być urwania tej zdolności, wszystkich zdolności podrzędnych. A nie, 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 nie. Czemu nie mogę sobie wziąć powrotu? Co tu się dzieje? A ten szok to co? I co mamy to? Odmrożenie. Zamroź wrogów, by na chwilę ich spowolnić. Pamiętaj, że zamrożony przeciwnik przyjmuje tylko część obrażeń, a każde trafienie przyspiesza odmrażanie. Spoko. Strumień polimerowy. Użyj polimeru, by zwiększyć efektywność mrozu, ognia i elektryczności. Wylej polimer na daną powierzchnię lub bezpośrednio na wrogów. To jest polimer, tak? A to jest zamrażanie. Ej, dobra, to jest fajne. A V to jest promień energii. Dobra. Ulepszyliśmy się trochę. Podoba mi się to jak najbardziej. Scenka z tym robotem była genialna. Naprawdę, genialna. Mega mi się to podobało. Mikołaju, o co chodzi z tymi czarnymi bobami? Standardowe modele WoWa 6 wykonują moje polecenia i zawsze są uprzejme, a te czarne się panoszą. Chodzą gdzie mają ochotę i zupełnie mnie ignorują. Wczoraj jeden na mnie wpadł i nawet nie przeprosił. Czy one reagują... No super, windy wysiadły. Co ja mam teraz zrobić? Zeskoczyć? Brak zasilania. Jak je podłączysz, znowu zaczną jeździć. Więc muszę poszukać wyłącznika. Ale gdzie może być? Poszedłbym tropem kabli, ale są upuszczone w ścianach. Skaner potrafi wykrywać pola elektryczne. Tylko na ludzi z wyższej klasy społecznej? Proszę, odpowiedz mi jak najprędzej. Sytuacja poważnie mnie niepokoi. Myśl, matematyka, nauka, polimery. Ciekawe. Właśnie, czym są te przepraszam, modele robotów? Jestem mega ciekawy, co to może być. Czy my tu wejść możemy? Możemy. Coś jest. Pokojowy atom to serce radzieckiej mechanizacji. Ciekawe od kiedy. Uważaj, na wprost wisi kamera monitoringu rumianek. Jeśli nas wykryje, zaroi się tu od robotów. Spokojnie. Wystarczy coś rzucić, aby ogłupić czujnik. A potem usmażyć ją EMP. W całym zakładzie są zamontowane kamery monitoringu. Gdy zauważył gracza, zostanie uruchomiony alarm, który ściągnie w dane miejsce wszystkie roboty z okolicy. Jeśli gracz będzie walczył z robotami, alarm zostanie podniesiony do stopnia drugiego, co oznacza wezwanie posiłków. Kamerę monitoringu można zmylić, rzucając gdzieś jakiś przedmiot albo na chwilę obezwładnić za pomocą modułu szok. Okej, tam jest kamera, rozumiem. Tu jest kamerka. Tu jeszcze nie ma. Wow, możemy podnieść przedmioty. Teraz się robi taki trochę HL. Którym się rzuca? F? Nie, F się nie rzuca. Utrzymuje się, dobra. Kamera rozumiem, że jest tu. No, dawaj. No i nie wiem, co mam teraz z tym zrobić. Fałka? Tak, da się fałką je obezwładniać. Da się je fałką obezwładnić. Tam jest kolejny robocik. Zamknij te drzwi, zamknij te drzwi, zamknij, zamknij. No jak? Dobra, spróbujmy polimeru. Pyk, dobra, podoba mi się to. Co prawda dostałem trochę w papę, ale podoba mi się to. Bardzo mi się to podoba. To możemy zamrozić razem, tak? To szkoda, że się nie da szybciej przerwać tego. To by się bardziej przydało. W sensie tego polimeru, ewentualnie tego zamrażania, które jest w trakcie robienia. Wszystko? Wszystko. Kamera tu sięga? Zmyślam, to jest kamera druga. Bo tam jest kamera druga. Kamera bezpieczeństwa. To ma taki zasięg daleki? Hej, Czarek! Charles! Jeden pies. Co będzie, gdy to się wydostanie? Ucierpi reputacja Związku Radzieckiego. Nasze roboty uchodzą na całym świecie za bezpieczne i bezawaryjne. Bo są. Oczywiście. Dlatego zdrada Pietrowa to cios w samo serce macierzy. Dosłownie wbił własnemu krajowi nóż w plecy. On chce, by cały świat odszedł od używania robotów. Skurwiel jeden. Towarzysze. Mówi się, że poniedziałek zaczyna się w sobotę. Ale chciałbym, żebyście w ten weekend odpoczęli. Jak wiecie, w poniedziałek 13 odbędzie się polimeryzacja całego Związku Radzieckiego. Kierownictwo szuka grupy ochotników na nadchodzące uroczystości. Każdy, kto będzie pracował 11 lub 12, nie otrzyma premii, tylko naganę. Życzę miłego weekendu. No ta. Praca. Zakaz palenia. Niniejszym zagadaniem o wstrzymaniu wszystkich programów uprawy nowych, nieszkodliwych odmian tytoniu. Oficjalnie decyzja ta podyktowana jest Krajowym Programem Walki z Nikotynizmem. Nieoficjalnie po śmierci Stalina na najwyższych szczeblach zapadła decyzja o całkowitym zdystansowaniu się rządu wobec przemysłu tytoniowego. Wasza frustracja jest w pełni zrozumiała, szczególnie, że nadal produkuje się alkohol, który jest dużo bardziej szkodliwy i niebezpieczny niż tytoń. Niestety, w przedmiotowej sprawie nie mogę nic zrobić. Raport z wypadku. W Kiełkowni miał miejsce nieszczęśliwy wypadek. Pewna doktorantka niejaka Nejelowa została złapana przez roślinę w trakcie treningu. Dziewczynę uratowano, jednak jest w stanie krytycznym. Ma poparzenia całego ciała i jest w stanie wstrząsu anafilaktycznego. Pozostaje nieprzytomna. Ofiarę przetransportowano do ambulatorium, skąd trzeba ją przewieźć do szpitala w kompleksie Wawiłow. Instrukcja transportu pacjenta. Transport poszkodowanej Nejelowej wymagać będzie 4 osób z laboratorium, doświadczonych w obchodzeniu się z roślinami trującymi. Należy je wyposażyć w kombinezony ochronne i zorganizować z Pawłowa pojazd specjalny ze stosownym wyposażeniem. Nejelową należy hospitalizować w Pawłowie. Dobra. Jest kamerka. Okej. Jeszcze raz. Cały czas mi się myli to, że tutaj nie ma sprintu. Naprawdę tak mnie to boli. Nie wiem w sumie dlaczego, no bo to... Tobie nic się nie dzieje takiego, jak nie ma tego sprintu. On cały czas sprintuje, ale... Ale jednak ta sama świadomość, że klikasz ten shift i nadal jest slipa, to... Cały czas człowiek próbuje sprintować. Cały czas. Da się ją zniszczyć? Nie da się. A nawet jeżeli się da... Się nie da. Wow, co to? Co to? Złoto. Idziemy. Dobra, tu jest zejście do piekła, z tego co widzę. Definitywnie, tak? Definitywnie jest to piekło. Planowanie weekendowej sesji sadzenia. Jest wiele takich dużych smaczków. Ich prawa są jak ich serca, czarne, a teraz nawet już nie udają. Kradną bez wstydu, szokuje koszmarne. Lub pracujący poniewierają. Nie rozumiem z tego, co przeczytałem, nic. Rozumiem, że przyszliśmy stąd, tak? Pamiętam? Oh yes. Winda tutaj nie działała, trzeba było ją w jakiś sposób włączyć. Furka jest otwarta. No i owszem, jest otwarta. Jest otwarta, moi drodzy, ale to było na tyle. Resztę zobaczymy w następnym odcinku i możecie być pewni, że na 100% przejdę ową grę do końca i nie będę się przejmował żadnymi komentarzami ze strony osób, które są zbyt wrażliwe na tego typu produkcje. Trzymajcie się jeszcze raz, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do Was Shiro. Hej, hej!